Od czasu, gdy zdiagnozowano u mnie nietolerancję histaminy, mówię o sobie, że mam jelita jak niemowlę. Zwykłe potrawy, które są wprawdzie bombami histaminowymi, ale które mogłem kiedyś jeść zupełnie bez problemów jak zdrowy człowiek, teraz zaczęły powodować u mnie znaczne dolegliwości. Ból w podbrzuszu był nie do zniesienia. Skurcze, wzdęcia, biegunki i hemoroidy. Stopniowo zacząłem unikać ciężkostrawnych potraw. Niestety, na przykład gulasz jest powszechnie podawany na większych imprezach i czasem naprawdę nie ma wyboru. Innym lubianym przeze mnie, ale ciężkostrawnym daniem było spaghetti, czasem pizza, a nawet parówki. Z powodu użytych składników, głównie różnych rodzajów przypraw, te potrawy stały się dla mnie nieodpowiednie. Później na liście niewskazanych potraw z powodu wzdęć po posiłku pojawiły się też rogaliki i chleb, ponieważ zawierają drożdże. Dlatego zacząłem stronić od ludzi. Ogólnie bardzo uprzykrzało mi to życie. Chlorelę i jęczmień przez dłuższy czas stosowałem tylko po głównym posiłku. Jeśli zjadłem jakiekolwiek danie, oprócz wyżej wymienionych, moje jelita się nie burzyły. Czasem sięgałem po garść chlorelli także po śniadaniu, które składało się z dwóch białych rogalików z masłem i miodem. Później w ciągu dnia nie pojawiały się żadne dolegliwości. Wszystko było w porządku. Zacząłem wtedy eksperymentować i stosować chlorellę po każdym większym posiłku. Co najmniej 3-4 razy dziennie. Sprawdzałem, jak to działa przez kilka miesięcy. Czasem odpuszczałem, żeby sprawdzić, co się stanie. Pod koniec ubiegłego roku spróbowałem nawet zjeść spaghetti i gulasz i schrupać po nich jeszcze garść chlorelli. I stał się cud. Żadnych niepokojących objawów w jelitach. Na tej podstawie stwierdziłem, że chlorella w zasadniczy sposób neutralizuje wszystkie nieodpowiednie potrawy, które zjadam. Oczywiście staram się, aby w moich posiłkach było jak najmniej histaminy. Unikam nieodpowiednich lub niewskazanych dań, ale gdy złamię tę zasadę, zawsze mam pod ręką chlorellę i wiem, że mi to pomoże. W związku z tym wprowadziłem w swojej diecie system. Chlorella po każdym posiłku. To podejście w zasadniczy sposób zmieniło moje spojrzenie na chlorellę i możliwości jej zastosowania. Przede wszystkim jednak pozytywnie wpłynęło na jakość mojego życia. Hej, cześć, witajcie. Hello. Jesteście na kanale Aromaty Życia. Ja jestem Krzyś. A jestem Ania. Ta historia, którą teraz słyszeliście, to jest jedna z wielu historii ludzi, którzy dają swoje świadectwo i pokazują nam, jak dobroczynny wpływ ma na nasz organizm zdrowa, zielona żywność. Tych historii jest wiele, jak wiele jest też i osób, i one mogą się różnić od siebie, w związku z tym, że każdy z nas jest inny. Każdy ma też inne dolegliwości, każdy z nas ma inny organizm. No i boryka się z różnymi sytuacjami w życiu, jeżeli chodzi o właśnie zdrowie. Ale tak, jak wiele jest historii i różnych historii, to te historie łączy jeden wspólny mianownik. I to jest właśnie zdrowa, zielona, funkcjonalna żywność. Jakiś czas temu na naszym kanale pojawił się film, nagraliśmy film o pierwszym składniku zdrowej, zielonej, funkcjonalnej żywności, o chlorelli. Tak, pyrenoidozie sorokiniana. A dziś natomiast pokazujemy Wam i dajemy Wam... To chlorella. Kolejny, drugi już składnik tej zdrowej, zielonej, funkcjonalnej żywności i jest to sok z młodego, zielonego jęczmienia. Na zdrowie. Cały czas jest tak dobry, jak na początku był. I tak smakuje. I tak smakuje. I my na początku, gdy półtora roku temu zaczęliśmy pić zielony jęczmień, i byliśmy zafascynowani smakiem, ponieważ przedtem próbowaliśmy różnych innych zielonych jęczmieni, ponieważ widzieliśmy, jakie
fantastyczne właściwości mają, jak pięknie nam tutaj harmonizują całe ciało tak naprawdę. Ale ciężko nam było dobrać i smak, dokładnie, i działanie, i właściwości. Często mieszaliśmy właśnie do szejków, dodawaliśmy, no bo nie smakował on jednak tak po prostu z wodą. No, a teraz natrafiliśmy na taki jęczmień, o którym Wam chcemy też opowiedzieć, no, który jest po prostu bardzo, bardzo smaczny, jest super dla nas śniadankiem i też właśnie po południu sobie go też pijemy. No i teraz już nie wyobrażamy sobie życia, nie? Bez naszych zielonek. Dokładnie, to jest jeden z elementów brakujących do naszej układanki, który dorzuciliśmy do naszego zdrowego stylu życia. Dokładnie. Także kochani, zapraszamy Was na film. Dzisiaj będzie kilka informacji, które według naszej oceny wydają się kluczowe, jeżeli stoimy przed zamiarem wyboru jakiegoś właśnie młodego jęczmienia. Czyli na co zwrócić uwagę też, wybierając młody jęczmień, no ale też, no zresztą dobra, tak, zapraszamy Was zapraszamy, po prostu na film. Dokładnie. Jeśli chodzi o właściwości, o takie typowe właściwości soku z młodego jęczmienia, to no jest tego pełno w internetach, więc zachęcamy Was do tego, że jeżeli jeszcze nie wiecie w ogóle nic na ten temat, żeby sobie poczytać. Jak wiecie, albo może nie wiecie z naszego kanału, my jesteśmy naturoterapeutami, więc w naszym dochodzeniu do zdrowia kierujemy się zawsze naturalnymi metodami leczenia, można powiedzieć, samouzdrawiania bardziej, to słowo mi bardziej pasuje. Bardziej, i też Was inspirujemy do tego, żeby w tą stronę pójść. I my cały czas poszukujemy, tak? Szukamy najlepszych rozwiązań dla nas, ale również dla Was. I mnóstwo rzeczy czytamy na ten temat, bo to też jest nasza pasja, uwielbiamy to robić i między innymi właśnie do czego zmierzam, że te informacje, które Wam podamy dzisiaj, korzystaliśmy głównie z książki Ani Mazurczyk Przebudzenie do zdrowia. Ania jest tutaj ekspertką właśnie od zielonej żywności funkcjonalnej. My z nią współpracujemy, znamy się z nią osobiście. Dokładnie tak. I jeżeli chcielibyście mieć w swoim domu, w swoim zasięgu dobrej jakości zieloną żywność funkcjonalną, no to zarówno my, jak i Ania mamy tą samą żywność funkcjonalną, ale do brzegu. Do brzegu. Do brzegu. Co wybraliśmy na dzisiaj? Wybraliśmy taką informację, że na przykład sok młodego jęczmienia jako jedna z bardzo niewielu roślin na świecie posiada tak zwaną cząsteczkę P4D1. I to jest ta cząsteczka, która dość niedawno została odkryta przez naukowców. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej cząsteczce? Jeżeli nie, no to posłuchajcie. I no wiecie, nie jesteśmy biologami, chemikami i tak dalej, żeby Wam tutaj opowiadać dokładnie, jak, na czym tutaj rzecz polega, ale ważne, żeby wiedzieć to, że jako jedyna, znaczy jedna z nielicznych może tak roślin na świecie, dzięki tej cząsteczce właśnie P4D1, która jest wybitnym antyoksydantem, jesteśmy w stanie wpłynąć troszeczkę na nasze DNA. Ale w takim stopniu, że te DNA nie jest zmieniane. Nie jest wykształcane, tak. Tak, ale jest rewitalizowane, można tak powiedzieć. Dokładnie. Tak? Pijąc zielony jęczmień, nasza cera robi się witalna, my jesteśmy bardziej witalni i możemy przedłużyć naszą młodość. A więc dłużej zachowujemy młodość i młody wygląd, ale również młodość komórek, a więc można powiedzieć, tak, można powiedzieć, że to jest antystarzeniowy. Tak jest. Cząsteczka, która pozwala nam zachować na dłużej witalność. Dobrą cerę, brak zmarszczek. Szkoda, że dopiero teraz o tym się dowiedzieliśmy. No, zresztą można powiedzieć, że po nas to widać też, tak? Jak zaczęliśmy używać ten młody jęczmień, to właśnie sami widzimy, że zmienia nam się przede wszystkim właśnie skóra. Mamy też wiarę w to, że również na poziomie komórkowym nasze komórki przestały się starzeć. Pięknie to brzmi, no ale wiecie, lepiej wierzyć w coś, co jest fajne i miłe, niż w coś, co jest negatywne i jakoś tak źle wpływa ogólnie, nie?
na postrzeganie świata i siebie. Także no, cząsteczka P4D1 robi robotę, dodatkowo je przeciwdziała nowotworowo, więc no, w dzisiejszych czasach to jest bardzo, bardzo potrzebne nam wszystkim. I dodatkowo oczywiście odtruwa organizm, oczyszcza organizm i... Dzięki właściwościom przeciwzapalnym pomaga w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. No cieszmy się, że akurat wybrała sobie ta cząsteczka nasz sok z młodego jęczmienia, który jest po prostu tak łatwo dostępny. Tylko też trzeba wiedzieć, jaki ten sok wybrać i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze. Bo to, żeby ta cząsteczka mogła działać dobrze na nasz organizm, właśnie w takim kontekście antystorzeniowym, no to ten młody jęczmień też musi być odpowiedniej jakości i czystości. Co tak pięknie zabarwia nasz młody zielony jęczmień, jest jedna z ważniejszych substancji, które zawiera sok z młodego jęczmienia, a jest to chlorofil. Tak, o chlorofilu już pewnie wiecie. I właściwościach jego. Tak, mnóstwo na ten temat zostało informacji już podanych, więc nie będziemy o tym mówić. Ale ważne jest też. Tak, mów. Ale ważne też jest, w jaki sposób jest ten chlorofil w soku wytwarzany, tak? I przetwarzany. I przechowywany. Przechowywany. Tak? I także tutaj mnóstwo rzeczy ma wpływ na to, czy ten chlorofil będzie miał wysoką jakość. Głównie czym możemy się zasugerować? Kolorem tego soku, tak? Bo ponieważ powinien być... Tak, zdrowy, czysty chlorofil powinien mieć taką właśnie barwę szmaragdową, wręcz. Nie jasną zieloną. Ciemnozieloną. Tak, tylko ciemną, zieloną, taką głęboką, głęboką zieleń. I wtedy to świadczyć może o tym, że właśnie chlorofil jest jak najbardziej dobrej jakości. Tu widzicie zdjęcie wykonane przez naszą koleżankę, gdzie ewidentnie widać różnicę pomiędzy tymi trzema sokami z młodego jęczmienia. I każdy z nich jest sokiem. I kolor świadczy o tym właśnie, że te dwa z jasnozielonym kolorem są słabej jakości. Nawet mogą być dla nas szkodliwe, ponieważ jeśli chlorofil jest źle przechowywany, źle przerabiany, no to on podlega rozpadowi i też takie substancje trujące, feoforbidy się wytwarzają. Ciężka, trudna nazwa. Dlatego no, trzeba unikać, trzeba wiedzieć, co się kupuje i co się przede wszystkim dostarcza dla swojego organizmu. Zwróćcie na to uwagę. Na tym zdjęciu też widzieliście właśnie trzy różne produkty i to były trzy różne sproszkowane soki z jęczmienia, tak? Ale na rynku jest bardzo wiele i widzę, że tutaj nie rozróżniacie tego często, znaczy nie zwracacie uwagi po prostu. Chodzi też o to, że na rynku jest wiele produktów, które są zmielonymi trawami jęczmiennymi. Nie sproszkowanym sokiem wysuszonym, ale trawą. Czyli tak jakbyśmy sobie zerwali trawę i ją wysuszyli i ją zmielili. Trawa zmielona nie jest dla ludzi. Nie mamy przystosowanych żołądków oraz całego układu pokarmowego do tego, aby trawić trawę. Tak, ona zawiera, przede wszystkim jest ostra. Tak? I to, że my zmielimy tą trawę, to wcale nie znaczy, że my sobie nie uszkodzimy jelit w ten sposób, jakichś mikrourazów jelit, a po co nam to? My potrzebujemy, żeby nasze jelita były sprawne, nasze jelita, żeby były czyste, ale też właśnie, żeby nie miały otworków, dziurek, żeby nasze kosmki jelitowe robiły swoją robotę, a poprzez właśnie picie, jedzenie trawy, zmielonej trawy, możemy sobie tutaj pewne uszkodzenia zrobić. Także przestrzegamy Was przed tym, zwracajcie uwagę na to, żeby kupować sok z młodego jęczmienia, a nie młody jęczmień sproszkowany. A jeżeli jesteśmy już przy soku, to warto by było zwrócić uwagę, czy producent podaje nam, w jakiej temperaturze ten suszony sok został wytworzony. Tak. Zobaczcie, wcale nie jest tak prosto, żeby wysuszyć sok w takim temperaturze, aby ten sok zachował wszelkie enzymy i wartości dla nas i przede wszystkim ten chlorofil, o którym mówiliśmy, tak? Wcześniej. Jeżeli sok będzie wysuszony w zbyt wysokiej temperaturze, no to wtedy właśnie będą powstawać te szkodliwe związki, feofobidy. No i kolor będzie... I kolor będzie jaśniejszy, tak?
Także upominajcie się o to u producentów soków z młodego jęczmienia, bo to jest niesamowicie ważne. Jeżeli już odżywiamy się taką żywnością, to zróbmy wszystko, żeby ona była na najwyższej jakości, żebyśmy nie mieli potem pretensji do siebie, że wywaliliśmy pieniądze w błoto, bo nie czujemy żadnych efektów przyjmowania zielonek. Często w naszych filmach powtarzaliśmy Wam i przypominaliśmy, że zwracajcie uwagę na suplementy, minerały, witaminy, które kupujecie w aptekach czy w innych sklepach. Wyizolowane takie minerały wcale nie muszą dawać takiego samego efektu, jak dają Wam te, które są zawarte w całej roślinie. W całej roślinie. A tutaj w soku z jęczmienia mamy całą roślinę. Tutaj nic nie jest wyekstrahowane z całości, a jak wiecie, wszystko ze sobą jest powiązane i działa synergicznie. I dopiero kiedy będziemy spożywać całą roślinę, czy sok wyciśnięty z niej, to dopiero wtedy dostarczamy swojemu organizmowi to, co przygotowała dla nas natura. I tylko wtedy te substancje przygotowane dla nas, dobroczynne przez naturę, będą na nas dobrze działały. I tutaj już są badania naukowe na to, że niestety, ale właśnie wyizolowane mikroelementy, makroelementy, jakieś składniki po prostu z roślin, gdzieś tam zapakowane ze sobą nawet, tak, to one krótkoterminowo działają. Tak, działają krótkoterminowo, wchłaniają się w bardzo niskich procentach, około od 4 do 10%, więc zobaczcie, ile trzeba by było zjeść takiej witaminy C, czy K, czy obojętnie magnezu, wapnia, żeby rzeczywiście dostarczyć sobie brakujących, tak? Odpowiednią ilość. Odpowiednią dawkę, tak. I teraz, jeżeli też jest tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo przedawkowania danych substancji i po co nam to tak naprawdę, tak? Więc mając tutaj i chlorelę, pyrenoidozę i sok z młodego jęczmienia, mamy tak naprawdę multum witamin, multum minerałów, mikroskładników, enzymów, żeby w polifenoli, więc dużo różnych substancji, które będą działały synergicznie na nasz organizm. Więc tak jak natura to sobie zaplanowała. Dokładnie. Na dzisiejszym etapie życia wiemy, że to, co jest zbadane w roślinach, to jest zaledwie jakiś minimum, jakiś malutki wycinek tego, co rzeczywiście w tych roślinach jest. Także po prostu spożywajmy całe rośliny, a nie syntetycznie wytworzone suplementy, leki, które tak naprawdę działają jak dopalacze w naszym organizmie. Na chwilę tylko zadziałają i musimy je odebrać przez całe życie, kolejne nowe i tak dalej i nawet często były też badania na ten temat przeprowadzone, że nadmierna ilość suplementacji witaminami może doprowadzać do przedawkowania. Tak, przedawkowania, ale też właśnie do problemów z sercem i nie tylko z sercem. Także no my jako Polacy wiemy, że bardzo dużo niepotrzebnie zupełnie sięgamy po te suplementy, w ogóle nie zważając na to, czy to jest w ogóle dla nas potrzebne, czy nie. No a druga sprawa jest taka, że, no, że to jest sztuczne. Tym bardziej, że każdy suplement, słuchajcie, musi być w jakiś sposób też zapakowany, tak? Czyli ta substancja, która jest wyestrachowana z danej rośliny, musi być w jakiś sposób zapakowana w tą tabletkę, w tą formę, którą będziemy spożywać, a przez to też zatoksyczniamy ponownie swój organizm różnymi właśnie toksynami polekowymi. Kolejna rzecz, na którą zwracamy uwagę przy wyborze soku z młodego jęczmienia, to jest jakość. I czystość. I tak, i ta jakość rodzi się już w głowach producentów i to jest uzależnione też od tego, czy producenci są etycznie nastawieni do swojego biznesu, czy też nie. Dokładnie tak. I dopiero potem w grę wchodzi tutaj właśnie jakość wody, którą się podlewa jęczmień, jakość gleby, na której on rośnie, jakość powietrza. I tak naprawdę całego środowiska, w którym on rośnie. I to środowisko nie powinno być nadmiernie wyeksploatowane przez człowieka. Wszystkie nasiona też nie powinny być tutaj poprawiane przez człowieka, bo po co? Natura wie sztucznie modyfikowane nie powinny być. Natura wie dokładnie, co jest najlepsze, więc takie stare odmiany jęczmienia, stare
nasiona właśnie, tak, wysiewane non-stop z tych samych jakby zbiorów i z tych samych nasion, no to to jest właśnie, to wszystko wpływa na jakość młodego jęczmienia. I dopiero potem, kiedy te wszystkie procedury tak jakby są zachowane, możemy badać taki jęczmień. Znaczy, fajnie by było, żeby producent właśnie badał taki jęczmień pod kątem jego czystości, jeżeli chodzi o pestycydy, o metale ciężkie i tak dalej. Więc też, jeżeli wy będziecie wybierać młody jęczmień, to też warto się zainteresować tą informacją. Pokłońcie się nad tym. Dokładnie, no bo wiecie, że nie chcemy ponownie naszego organizmu zanieczyszczać, skoro jęczmień zarówno jak i chlorella są nam po to potrzebne, żeby się z tych zanieczyszczeń oczyszczać. Czasami może zdarzyć się tak, że niektóre osoby będą zgłaszać na przykład nietolerancję na jęczmień, zdarza się tak, natomiast często to jest spowodowane tym, że jęczmień posiada gluten. I akurat my jesteśmy pewni, że ta zielona żywność, którą my stosujemy, jest pozbawiona właśnie glutenu, ponieważ specjalnie ten młody jęczmień jest tak, a nie inaczej produkowany, tak? A teraz posłuchajcie kilku słów na temat produkcji naszego ekstraktu z jęczmienia młodego. Czym rzeczywiście jest sok, a tak naprawdę ekstrakt z młodego jęczmienia? Posłuchajcie. W dniu, kiedy na bogatej w mikroelementy i minerały glebie wysiejemy zdrowe, niezmodyfikowane genetycznie małe ziarenka jęczmienia i podlejemy je czystą, strukturalną wodą, to wyrosną z nich młode, pełne życia roślinki. Zaraz nad ranem, kiedy w trawie jest najwięcej soku, młode źdźbła, wyrośnięte maksymalnie do 25 cm, zostają ścięte i natychmiast przetransportowane do wielkiej wyciskarki. Bardzo istotne jest to, że młoda trawka ścinana jest jeszcze przed związaniem się w łodydze rośliny kolanka, gdzie zaczyna być produkowany gluten. Gluten wprost z kolanka transportowany jest do jęczmiennego kłosa. Dlatego niezwykle ważne jest dopilnowanie, żeby roślina przed ścięciem i wyciśnięciem soku nie wytworzyła łodygi i nie zawiązała kolanka. Kiedy zrobimy to we właściwym czasie, sok nie będzie zawierał glutenu. Kilka chwil później w specjalnej ogromnej suszarni w ciągu kilku sekund pod wpływem chłodnego podmuchu powietrza sok ulega rozpyleniu i opada jako szmaragdowo zielony proszek. Tak powstaje sproszkowany sok z młodego jęczmienia. Zielona żywność funkcjonalna może jak najbardziej pomagać nam w dochodzeniu do zdrowia, balansować nasze ciało, pięknie przywracać funkcje naszych organów, naszych gruczołów, narządów, ale musimy wziąć pod uwagę to, gdzie jest produkowana, jak jest produkowana, jaki jest jej cały proces produkcji, bo tylko wtedy, kiedy te zielone cuda będą odpowiednio przygotowane pod spożywanie, tylko wtedy będą nam działać te cuda. Dlatego zwracajcie uwagę na te punkty, które opisaliśmy i omówiliśmy w tym filmie. A jeżeli już jesteśmy przy temacie sprzedaży i zakupów, to pod ostatnim filmem o chlorelli kilka osób zarzucało nam to, że to jest jakaś ukryta promocja, ukryta reklama produktu. Oczywiście, że tak. Znaczy nawet nie ukryta, tylko nie ukryta, to jest promocja. Tylko jawna. I dlaczego mielibyśmy nie reklamować czegoś, co jest sprawdzone, co jest czyste, co jest jakościowo bardzo dobre, coś, dzięki czemu ludzie zdrowieją i dzięki czemu też dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi osobami. Także tak, jak najbardziej, jest to reklama produktów. Dlatego jeżeli zdecydujecie się kupować sok z młodego jęczmienia i chlorellę pyrenoidozę, bo nie wiem, czy wiecie, ale te dwie roślinki spożywane razem mają wybuchowe działanie, wybuchowe w kontekście pozytywnych aspektów na nasze zdrowie i one się synergicznie uzupełniają. Chlorella pięknie będzie czyściła nam między innymi, tak, ona też ma oczywiście dużo innych właściwości, tak? Ale pięknie będzie nam czyściła na przykład jelita,
poprzez to jęczmień będzie miał lepsze wejście, że tak powiem, i wchłanialność. Tak, do naszego organizmu. Więc to jeden z aspektów tego, dlaczego warto łączyć sok z jęczmienia razem z chlorellą. Niemniej jednak, jeżeli chcielibyście zakupić dobry jakościowo produkt zielonej żywności, funkcjonalnej, dokładnie, czyli chlorelle bądź jęczmień, zapraszamy do współpracy. Dokładnie, zapraszamy do kontaktu. Oczywiście kontakty wrzucimy w opisie do tego filmu. No i co? I życzymy Wam przede wszystkim dobrych wyborów, a dzisiaj dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Podzielcie się proszę tym filmem z innymi osobami, które też są gdzieś w poszukiwaniu wsparcia dla swojego organizmu. I co? My życzymy Wam pachnącego zdrowiem życia. Zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Przez co? Nas. Wspieracie. Wspieracie, dokładnie. Także pa. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Pa.